na pewno troszkę odpoczęliśmy w takim, może powiedzmy, bardziej głowa odpoczęła od takiego, od tej codzienności. Oczywiście też graliśmy tam mecze, więc z tego rytmu meczowego raczej nie wypadliśmy. No bardzo fajnie, gdzieś tam zmieniliśmy, że tak powiem, sparring partnerów na treningu, troszkę to inaczej po prostu gdzieś wyglądało, bardzo fajna sprawa. Same mecze, oba przegrane, tutaj troszkę co gorzej wypada, ale myślę, że gdzieś tam summa summarum naprawdę fajne granie było, więc miejmy nadzieję, że to zaprocentuje na przyszłe mecze tutaj już do świąt, powiedzmy. Będziemy się starali ten mecz przede wszystkim wygrać. Na razie gdzieś jeszcze się tutaj zbieramy po tych przerwach, bo tutaj chłopacy, tam Rafał czy Akim dostali troszkę więcej wolnego ze względu na po prostu na intensywność tego grania. Akurat oni tam dużo, dużo więcej grali, więc jeszcze odpoczywają. Teraz jesteśmy po siłowni, więc cóż, no mentalność, no na pewno będziemy, tak jak mówię, będziemy chcieli ten mecz wygrać, na pewno obejrzymy wideo, przygotujemy się tak samo, jakbyśmy dograli z Kielcami, z Płockim czy z kimkolwiek innym. Mamy do końca, powiedzmy, do świąt, do końca roku mamy bodajże 5 meczy i trzeba zrobić wszystko, żeby te mecze wygrać. Ja akurat byłem na kadrze B z Bartkiem Kowalczykiem i Dawidem Fedeńczakiem, no na pewno coś innego, coś nowego. Z tym samym trenerem, można powiedzieć, bo Michał Skórski był pierwszym trenerem, a tutaj jest drugim, także na pewno ten tydzień spożytkowaliśmy i przepracowaliśmy bardzo dobrze. Zakończyliśmy dwoma meczami ze Szwecją B i wydaje mi się, że na pewno te sparingi, pomimo że przegrane, na pewno dały nam dużo. No i teraz nie pozostało nam nic innego, jak przepracować ten tydzień bardzo dobrze i przygotować się do sobotniego meczu ze Szczecinem. No na pewno nasza trójka z kadry B wróciła cała zdrowa i to jest na pewno fajne i najważniejsze. Tutaj czekamy jeszcze na Rafała Przybylskiego i Mateusza Zembrzyckiego, aż wrócą i zdadzą raport, ale wydaje mi się, że po rozmowach tam też jest wszystko dobrze. Tak samo Andrzej Jakimienko i Boris też wracają ze swoich reprezentacji, także mam nadzieję, że u nich też wszystko dobrze. Dzisiaj wieczorem już spotykamy się w pełnym składzie i to będzie wszystko wiadomo. No i można powiedzieć, że dopiero od dzisiaj, od późniejszego treningu przygotowujemy się do meczu ze Szczecinem. I co tu można powiedzieć, na pewno Szczecin w tym sezonie trochę zawodzi, ale to jest dalej groźny rywal u siebie szczególnie. I wiadomo, jak wyglądają mecze przed przerwą reprezentacyjną i po tej przerwie. No i tak samo, tydzień rozłąki z klubem. Mamy teraz w sumie 4 dni, żeby się przygotować, bo w piątek już jedziemy. I zrobimy wszystko, żeby tam wygrać. Chciałbym zaprosić oczywiście wszystkich kibiców Azotów Puławy i wszystkich, którzy oglądają nasze mecze, żeby o 18 w sobotę odpalili sobie nasz mecz na Emocje TV i dopingowali nas przez internet.